Był nadzieją gdańskich liberałów, pupilem Donalda Tuska, przyjacielem Bronisława Komorowskiego i bardzo ważną postacią zarządów POPSL. Sławomir Nowak miał pomóc Ukraińcom naprawiać drogi, ale wychodzi na to, że jedyne, w czym im pomógł, to w rozwinięciu systemu korupcyjnego i tak już bardzo rozpowszechnionego w tym udręczonym kraju. A teraz wielki skandal korupcyjny. Jak brał Sławomir Nowak? Ujawniamy nowe fakty. Kulisy skandalu, to przygnębiająca historia. Polecam też tekst o ślimakach, inwazja pomarańczowych, brunatnych, one są takie no, rozmaicie tutaj ubarwione, ale zawsze dość wstrętne stwory. Skąd się wzięły w naszych ogrodach? Ten, kto ma kawałek zieleni, ten wie, jak to w tym roku jest poważny problem. O tym pisze Przemysław Barszczy na łamach Tygodnika Sieci, który polecam, Michał Karnowski.